Mamy 40 CEO banków w Polsce, wchodzimy CEO e, Santandera. Wyobraź sobie, że nagrywasz teraz taki filmik dla takiej osoby, wrzucasz to w sekwencję i ten filmik może sobie w sekwencji lecieć. No. Możemy też ściągać bez problemów pojedyncze kontakty z LinkedIna. Brawo Apollo! Kanał ten napędza linia wdrożeń narzędzi IT w Sellwise, której zadaniem jest wybrać i wdrożyć odpowiednie narzędzia dla Twojej firmy. Cześć, witam Cię serdecznie w programie Wise y Tools, w którym prezentuję narzędzia usprawniające pracę. Dzisiaj zajmiemy się prospectingiem. Dzisiaj przejdziemy przez oprogramowanie, które od A do Z uważam, że bardzo ciekawie pozwala realizować procesy prospektingowe i to w poukładany i zautomatyzowany sposób. Dzisiaj na tapet wchodzi Apollo. Oprogramowanie, które nie dość, że pozwala wyszukiwać potencjalnych klientów, ustawiać na nich sekwencje prospektingowe, to jeszcze na koniec pozwala to wszystko pięknie synchronizować z systemem CRM, a do tego jeszcze ma wtyczkę ciekawą dosyć do LinkedIna. Więc jeżeli dzisiaj w swojej firmie zmagasz się z powtarzalnym procesem pozyskiwania swoich klientów i poszukujesz rozwiązania na tę bolączkę, to zachęcam cię gorąco do kolejnej części merytorycznej, bo tam od A do Z przejdziemy Apollo i zobaczymy jakie ma wady, a jakie zalety. Do zobaczenia. No i witam w części merytorycznej. Teraz y, przejdziemy przez stronę internetową, pokażę Ci pricing, a następnie uruchomimy Apollo oraz uwaga, do celów integracyjnych też HubSpot'a i pokażę jak to Apollo z tym HubSpot'em działa, jak to funkcjonuje i oczywiście na koniec zrobimy sobie krótkie podsumowanie z wadami i zaletami tego rozwiązania, więc nie przedłużam, uruchamiamy ekran komputera i działamy. Przeglądając statystyki mojego kanału zauważyłem, że zdecydowana większość oglądających nie subskrybuje, dlatego korzystając tej przerwy w materiale, kliknij teraz pod tym filmem od razu suba i łapkę w górę, żeby żaden następny materiał Cię nie ominął. Będzie mi naprawdę bardzo miło, a dodatkowo pomoże mi to w rozwoju kanału. Na ekranie widać już teraz stronę Apollo, apollo.io. Find and engage win in a new era of sales. Ciekawe, ciekawe, ale rzeczywiście trochę tak jest. To znaczy to oprogramowanie naprawdę pozwala wyszukać potencjalnych klientów, następnie od razu zaangażować ich w konkretną sekwencję prospectingową. Uwaga, nie sekwencję mailową wbrew pozorom, tylko sekwencję kolejnych działań prospectingowych, więc to super. Pozwala to jeszcze ciekawie zautomatyzować. Na końcu, oczywiście, ma cały zestaw fajnych raportów. Można to jeszcze połączyć z Zoomem, można tam jeszcze zakładać deale i można jeszcze mieć linki do spotkań, które wysyłamy potencjalnym klientom. Więc wygląda to zacnie. Czy tak działa? Zobaczymy. Strona internetowa jest zrobiona bardzo przejrzyście, jest tu bardzo dużo informacji, można tu poczytać o całej platformie, jak to wszystko funkcjonuje. Można tutaj mamy cały zestaw oczywiście pomocnych informacji, cały knowledge base, webinary, eventy, więc jeżeli będziesz chcieć więcej poczytać o Apollo, to rzeczywiście ta strona ci tych informacji dostarczy. Więc tu wielki plusik dla Apollo za Przygotowanie do, do tematu. Jak wygląda pricing? Proszę bardzo, Monthly Billing tak to wygląda. Oczywiście jest darmowa wersja, oraz szalenie ograniczona. Natomiast, jeżeli chcesz naprawdę porządnie wejść w temat, no to trzeba zacząć od opcji Basic, czyli 59 dolarów. Nie uważam, żeby to była wygórowana cena. Mamy tutaj mm, kredyty możemy tu wysyłać wiadomości mamy tutaj w zasadzie pełne informacje łącznie z testami AB mamy raportowanie więc to już na tym etapie wystarczy natomiast wiadomo wersja professional na pewno będzie, będzie lepsza tu mamy co prawda unlimited email credits w jednej i drugiej ale są kredyty mobilne są kredyty na export, na eksport kontaktów natomiast uwaga tu już w ogóle nie mamy limitów i mamy przede wszystkim jeszcze możliwość nagrywania spotkań Call Recordings, jeżeli chcielibyśmy iść na kolejny poziom tajemniczenia, jeżeli chodzi o Apollo. Ja na tym etapie będę bazował na. Wersji Basic. Apollo w postaci takiej naprawdę rozbudowanej, wnikliwej w połączeniu z seremem. Jak ta cała machina funkcjonuje, jak powinna, to wszystkim zajmiemy się na szkoleniu Machina 4.0, które będzie już w kwietniu. Link do machiny jest pod tym. Pod tym Filmem, dlatego, że tam będziemy mieli na to kilka godzin, a tutaj w kilkanaście do kilkudziesięciu minut ja chcę po prostu przejść przez to Apollo i pokazać Ci, jak funkcjonuje. Więc nie przedłużam, uruchamiamy Apollo i działamy. No i witam w oprogramowaniu Apollo. Proszę bardzo, tak to dokładnie wygląda. Ehm, trzeba przyznać, że przy pierwszym uruchomieniu jest. OK, to nie jest tak, że jak niektórymi aplikacjami, że pierwszej uruchomienie co to będzie teraz? Nie? A z drugiej strony są takie apki, że właśnie uruchamiasz i mówisz o, jest OK. Nie? Jest OK, całkiem przyjemnie, przejrzyście, menu jest bardzo jasne. Menu jest dość yy, ciekawie zrobione, bo jest, zobaczcie, w grupach. Prospect and Enrich, Engage, Win and Close, Tools and Workflows. Czyli tutaj wyszukaj tych prospektów, potem zaangażuj, a potem wygraj. Dość proste, nie? Ale jak to wygląda? Jak to działa? Uruchamiasz to, czy to w wersji darmowej, potem opłacasz oczywiście po trialu. I proszę bardzo, serce, można powiedzieć, tej aplikacji jest tutaj. Czyli dobra, cofnijmy się do home. Idę za daleko. Cofnijmy się do home. Tu mamy tak. Tu mamy takie proste raporty, zobaczcie, ile maili, ile koli, proszę bardzo, jeden mail otwarty, jeden odpowiedziany, jedna osoba zainteresowana. Telefonami w ogóle się tu nie będę zajmował ich połączeniem. Skoncentrujemy się na tej wersji podstawowej i na mailach. Recent replies, proszę bardzo, tu mamy uncategorized mamy mailbox, widzimy co tu po kolei z tego mailboxa wychodziło. Jest jedna wiadomość, na którą um, Tomasz Nowakowski odpowiedział. Tu są wszystkie informacje, ale do tego jeszcze przejdziemy. No i podstawowe, zobaczcie, recent replies, recommended prospect, message optimization, taski do wykonania i czy mamy jakieś alerty założone. Oczywiście możemy zrobić coś takiego, że jeżeli na przykład będzie priorytet high, to uruchomi się alert który nam powie o czymś, czyli jakaś notyfikacja. Są też oczywiście automatyzacje. I jak to działa? Przetestujmy. Proszę bardzo, search. Co my chcemy wyszukać? I teraz tak. Mamy oczywiście listy, persona, możemy po imieniu, możemy po job titles, możemy company, możemy location. No to weźmy sobie job titles, na przykład może co co? Bierzemy CEO. No i idźmy na ostro, nie, CEO, location e, Poland, Poland, proszę bardzo, jest, location Poland i co, industry, jakie wybierzemy, no, ktoś wie, hmm, może weźmy banking, o, proszę bardzo, i co jeszcze? Możemy Buying Intent, zobaczcie, na przykład wyznaczyć. Możemy e-mail status, że jest verified. No to weźmy Verified, u, i nam się zostało nam 40, proszę bardzo, z zweryfikowanymi e-mailami. I co jeszcze mamy? Scores, territories, technologies. Zobaczcie, tutaj naprawdę dużo informacji można wyciągnąć, ale dobra, zrobiliśmy takie podstawowe wyszukiwanie. Mamy 40 CEO banków w Polsce. Proszę bardzo. No to co? Zobaczmy sobie w takim razie może Santander. Proszę bardzo. Wchodzimy CEO Santandera jest work history. Proszę bardzo. To jest z tego, co wiem, z LinkedIna. Mamy Santander Bank, mamy informacje o firmie, mamy technologies, które są na stronie internetowej tej firmy. To jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe. Job Positioning i tu mamy newsy, proszę bardzo, które są a propos Santandera, a tu Employees Trends. No, po prostu szalenie ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że ja na temat tej jednej osoby, w tym jednym oprogramowaniu, po zaledwie kilku klikach, mam tyle informacji. To jest dla mnie bardzo ciekawe. Access, email, and phone number, proszę bardzo. No i mamy tutaj, oczywiście, numer telefonu jest zamazany, ale mamy maila bezpośredniego, jak najbardziej. Wszystko jest. Teraz jeszcze chwilę dosłownie chcę poświęcić na Data Health Center. Tutaj mamy Data Enrich. I tutaj, w tym wyższym pakiecie, oczywiście, em, mamy trochę kredytów na to, że możesz zadbać o to, że Apollo pozwoli Ci trzymać dobre dane w systemie. Czyli przy połączeniu z CRM można by było zadbać o to, że Twoje dane z CRM-a. Apollo jakby uzupełni o konkretne dane, które wyszuka w swoich bazach. Tak ja to przynajmniej rozumiem. I tu wy, wy, wy pokazuje nam, że mamy kontakt, na przykład missing emails, job changes, um, że były jakieś zmiany, ale my tego nie mamy w CRM-ie. Więc można przy odpowiednim ustawieniu tego, ja tego nie ustawiałem połączyć. Te pola i można będzie po prostu zrobić Data Health Center, można będzie wzbogacać te dane w CRM-ie z użyciem Apollo. Ja na razie nie będę tego więcej poruszał. Idziemy do tych podstawowych, kluczowych dla nas funkcji Apollo. I teraz mamy jeszcze dwie możliwości w tym zakresie, co możemy dodać do tego zbioru. Przede wszystkim możemy wejść w naszego HubSpot'a, proszę bardzo. A w tym naszym kochanym HubSpot'cie możemy zrobić tak, że możemy sobie zaznaczyć tu na przykład jakieś kontakty, proszę bardzo. I zrobić, patrzcie, tu mamy Apollo. Import to Apollo. Tak, nie wiem dlaczego się nazywa import, ale ok. Nowa lista. Pyk. Poszło. A w ogóle te kontakty, to od razu, to jest w ogóle świetne. Od razu ja mógłbym zapisać patrzcie na sekwencję w Apollo. Tadam, proszę bardzo. Nie dość, że je dodałem do listy, to jeszcze od razu zapisałem je na sekwencję w Apollo. Hm. Świetne to jest, bardzo mi się podoba. Druga sprawa jest taka. Zobaczcie, na przykład wejdę Filip Kulikowski i ja tu mogę od razu pyk, otwieram to takim dodatkiem do Apollo. I widzę, że Filip jest w Apollo. Ma sekwencję, taki ma adres, numer telefonu, request mobile, headquarter numer telefonu. request mobile, zróbmy, zobaczmy. Uuu, nie znalazłem jego numeru telefonu. Tu jest jakiś podany. Widzimy, że contact stage jest zimny. Jest na liście dyrektorze marketingu z filmy Wise Group. Tu widzimy jakiś news technologies, czyli informacje o Filipie. O, widzimy kolegów z jego firmy, z Wise Group, mega fajne. I widzimy activities, jakie było na nim robione. Pff. Dwa, możemy sobie zapisać daną aktywność. Proszę, zadzwoń do Filipa, pyk, pyk. Proszę bardzo, zapisaliśmy sobie na Filipie taką aktywność. I teraz jeszcze trzecia sytuacja, to LinkedIn. LinkedIn, mamy moje konto na LinkedInie. Proszę bardzo, klikamy sobie dodatek Apollo, i on mi tu wszystko pięknie wyświetla. Jest w dwóch sekwencjach. Proszę bardzo, view contact in Apollo. I teraz to jest bardzo ważne, tam nam wyświetlał w HubSpotcie kontakt, który jest już w Apollo, a tutaj wyświetla nam ewidentnie kontakt na LinkedInie. To w takim razie, żeby pokazać, że tu nie ma powiązań z Apollo. To weźmiemy sobie, błażeja dziedzica konsultanta ode mnie z linii wdrożeń. Proszę bardzo, klikamy Apollo i jest. Błażej dziedzic konsultant, nie mamy maila, nie mamy telefonu. Wiemy, że jest, zobaczcie, Cellwise. Nie ma tutaj za wielu informacji o to są jego koledzy z firmy, nie ma żadnych tasków, nic się nie dzieje, bo go nie ma w naszym Apollo. Natomiast od razu to nadrobimy pyk. Save Contacts. I jak jest safe, to od razu możemy wrzucić błażeja do sekwencji. E, proszę bardzo, wrzucamy błażeja do sekwencji, a wrzućmy. Co nam szkodzi, nie? pyk. Poszedł. E, tak, no nie ma zweryfikowanego maila, ale taki jest mail. Zgadza się. Pyk. Lecimy. Piękne. Piękne. Czyli podsumowując, wyszukujemy Fapollo wrzucamy z naszego CRM -a, prospektów. Możemy też zaimportować ze zwykłego Excela. Możemy też ściągać bez problemów pojedyncze kontakty z LinkedIna. <laughs> Brawo Apollo. Naprawdę fajnie to działa. Fajnie to wygląda. Podoba mi się. Idziemy dalej. Sekwencje. Proszę bardzo. Mamy sekwencje. Tu są od razu wyniki. De facto silnik tych sekwencji jest dość podobny jak w innych oprogramowaniach. Ale proszę bardzo, ja w moim basic planie mam tylko dwie sekwencje. Dlatego ta jest pusta. Tutaj wywalamy ten ostatni krok. I jak my możemy zbudować taką ładną sekwencję? Jak wejdziemy w tę sekwencję, to mamy overview, contact, task, activity, settings, report. I teraz musimy zbudować kroki. I to jest bajecznie proste. Mamy automatyczny e-mail, mamy manualny e-mail, mamy phone call, mamy action items i mamy yy, in, yy, zadania związane z Linkedinem. I teraz tak, na przykład send connection request. Proszę bardzo, immediately. I dla nas jest to hi, czyli na przykład zaproś do kontaktów na Linkedin. Pyk. Mamy pierwszy krok. Drugi krok, automatyczny e-mail. Yy, Trzy dni po tym, a nie, idźmy sobie na razie w to. I LinkedIn, może znowu view profile na przykład, tak? Trzy dni później zerknij w profil. Proszę bardzo, pyk. I teraz to zerknij w profil. to Ten ja w takim razie przesunął no jako pierwsze. Pyk. I mamy tak. LinkedIn view profile, proszę bardzo, jest zerknij w profil. Mamy to, potem poczekaj, ile, aha, w zasadzie no nie, 3 dni, poczekaj 3 dni i send connection request, tak. Następnie dodamy automatycznego maila, tak, może damy 5 dni, proszę bardzo, automatyczny e-mail. Nazwijmy go tutaj testowy. Możemy oczywiście wykonać to AI asystentem, ale w zasadzie napiszmy sobie już z ręki, to sobie już samodzielnie potestujesz. Cześć, to jest wzór maila. Pyk, i teraz do tego maila oczywiście można sformatować tekst, można dodać linki, można dodać plik. Można załadować jakiś wzór, można y, dynamicznie pola dodawać z y, Apollo super. Również można dodać film widyarda, więc to jest piękne. Wyobraź sobie, że nagrywasz teraz taki filmik dla takiej osoby, wrzucasz to w sekwencję i ten filmik może sobie w sekwencji lecieć. No cudo, naprawdę. No i at meeting, o, dajmy tutaj może jakiś link do meetingu, link do meetingu, brzmi dramatycznie, chodzi o link do spotkań, pyk, save. Idzie, automatyczny mail, potem znowu możemy zrobić action items po na przykład siedmiu dniach, zweryfikuj czy odczytał maila i... Zaplanuj ponowne działania, na przykład strzelam. No i teraz wyobraź sobie, ile masz kombinacji, ile masz możliwości, jak niesamowicie możesz takie sekwencje pobudować. I oczywiście jak wejdziemy w taką sekwencję, którą ja sobie też testowałem, to proszę bardzo, mamy pięć aktywnych, dwa, dwie skończone. Tutaj jest automatic email, jest... Connection Request, Action Items, proszę bardzo. Jakie kontakty uczestniczą bądź uczestniczyły? Zobaczcie. Finished, active, na którym kroku? Tak, jest wszystko pokazane pięknie. Maile, wszystkie maile, które tu latały, tu scheduled. Tu widzimy, że był otwarty i jest odpowiedziane. Tu widzimy, że jeszcze nie były otwarte. Tu widzimy, że są te scheduled, czyli się te dopiero wysyłają. Tu widzimy, że trzy już są dostarczone. Dwa jeszcze nie otwarte. Jeden otwarty, jeden odpowiedziany. Cudo, cudo. Taski, proszę bardzo. Tu mamy taski w sekwencjach. Jakie? Contact action, proszę. Kontakt, co? Action item, LinkedIn actions, LinkedIn send connection. Mam od razu posegregowane i mogę to zrobić. Zrobiłem pyk. Klikam i idziemy dalej. Activity log, Settings, czyli ustawienia, zobaczcie, tu mogę sobie ustawiać, że na przykład jeszcze na CC, w jakich godzinach wychodzą maile, wszystko co potrzebuję. I uwaga, uwaga teraz, uwaga teraz, pyk. <laughs> raporty, tak, to co mi się lubią najbardziej: raporty, proszę bardzo, delivered, opened, replied, interested, wszystko jest. 33% widzicie, 3 dostarczone, jeden otwarty, jeden odpowiedzialny, jeden zainteresowany. Wszystko jest tutaj, proszę bardzo. Ja mogę sobie tu wszystkie raporty pięknie oglądać, czy jest dokładnie to, co potrzebuję. I oczywiście do każdej sekwencji ja w każdym momencie mogę dodać kontakt, albo z Prospect Searchera, albo uploadować plik CSV, wybrać listę, albo Automate Adding Contacts, to co jest nowe, czyli create a play that will automatically contact, add contact to the sequence, czyli na przykład za chwilę do tego jeszcze przejdziemy, ale pokażę Ci, że tutaj też automatycznie kontakty mogą wchodzić. Tu mamy nasze maile, czyli jakby już ze wszystkich sekwencji wszystkie maile tu będą, co się z nimi dzieje. Zobaczcie drafted, scheduled, delivered, opened, replied. Widzimy, który jest replied, jak wejdziemy to widzimy, że tu jest mail, tu jest odpowiedź. Jest wszystko to, co potrzeba. A tu mamy bazę wzorów mailowych. Jeżeli chodzi o telefony, to tu sprawa jest trochę trudniejsza w Polsce. Proszę bardzo voice settings. I tu mamy wszystkie informacje na ten temat. Proszę bardzo. I niestety, ale zobaczcie. Nie ma polskich numerów. Więc dlatego nie zdecydowałem się na testowanie tej opcji w Polsce. No bo Enter US Area code. No, no nie, nie, nie będę tego testował, jeżeli nie ma możliwości wybrania po prostu polskiego, e, polskiego numeru. Idziemy dalej. Meetings. Jak widzieliście, można tu tworzyć taką opcję, jak jest w jest w Pipedrive, jest w Calendly, jest bardzo dużo takich zewnętrznych oprogramowań, które dają taką opcję. Tu masz tę Opcję od razu w Apollo, czyli możesz do sekwencji dodać linki do spotkań, klient może ci od razu umówić się z Tobą na na przykład bezpłatną konsultację. Przy razu wybrać sobie termin, to będzie zlinkowane z kalendarzem. Potwierdzić jeszcze Ty mu zadecydujesz, jaki tu ma być formularz. On robi submit i po temacie i umówiony jest z Tobą. Tu mamy conversations, że możemy podłączyć sobie. Podłączyć sobie Zoom'a i jeżeli klient zapisze Ci się na spotkanie, potem to spotkanie zrealizujesz, to będzie z niego transkrypcja. Ale nie mamy tyle czasu dzisiaj, żeby to testować. Polecam, jeżeli chcesz przetestuj samodzielnie, napisz w komentarzu jak to. Funkcjonuje. Ja niestety nie jestem w stanie zawsze 100% możliwości przejść, dlatego staram się koncentrować na tych, które są kluczowe dla danego oprogramowania. Mamy deals. Mamy deals. Jeżeli jest sytuacja, w której nie masz cerema, a musisz zacząć pozyskiwać tych klientów i chcesz robić to jak najlepiej. To tu masz też opcję deals, dlatego jak klient ci odpowie, to możesz od razu, słuchaj, poprowadzić proces sprzedaży. To jest absolutnie ciekawe rozwiązanie, bo pierwszy raz widzę w tym oprogramowaniu takim do do prospectingu, to żeby była cała funkcja prowadzenia procesów sprzedaży, jest ok, nic jej nie brakuje. Możesz utworzyć cały proces, możesz dodać pola dodatkowe, zobacz, deal fields, deal information, połączone kontakty, jest activity z tym dealem. Tu jest naprawdę naprawdę w porządku, w porządku ym, funkcja. Natomiast jeżeli masz CRM, no to po prostu zintegruj to z CRM-em i te kontakty będą z CRM-a wracać. Tu mamy taski, proszę bardzo i te wszystkie taski, które z tych yy, sekwencji nam wyskoczą, się pojawią i uwaga place. I to jest piękne, bo mamy tu wzory. Na przykład, when a company starts looking for products or services like yours, then add the account to the first. tutu, uh, add the account to a list and assign an owner. Create a task to reach out. No genialne, no genialne to jest po prostu. Zobaczcie, no. When a contact becomes outdated, then finish them from all sequence. Create a task to find new contacts at this account. Piękne, piękne. Tu możesz tworzyć właśnie, zobaczcie, create new, create new. Zobaczmy create from scratch, jak to wygląda. When? Co się wydarzy? Co się wydarzy? Data, schedule, trigger, event. No weźmy trigger event. Co? Contact e, saved or created? Finish sequence. Name, email sent. Finish sequence, dobra? Skończył sekwencję i nic się nie wydarzyło. If people. Uh, any saved contacts, companies. nie wiem. companies. Speak. then. then, co? Add to account list, removed from account list, create account task, set account field. Co tylko masz ochotę? Czyli uwaga, create from scratch. When become a trigger, uh, people, na przykład kontakt. Uh, Nie ma tego za wiele, to jest ciekawe. Uh, e-mail, na przykład, o, oh, replied. And in any sequence, uh, a e-mail sender to był ten, pyk, tak. Uh, if any saved contacts, then, then co? Send alert via slack na przykład. Haha, ha, pięknie! Połączymy ze slacka i na przykład, żeby ci nic nie umknęło. Takie proste, to, ale skuteczne. Żeby ci nic nie umknęło, jak odpowie na jakąś wiadomość, to natychmiast dostajesz powiadomienie na slacku. Hej, Napolo, odpowiedział ci na maila. Bardzo fajne. Masz tu bardzo dużo wzorów, jednak mimo wszystko to, że jest taka funkcjonalność, że można takie rzeczy zbudować, trzeba po prostu zbudować tego logikę, zanim to zrobisz w narzędziu. Takie już skomplikowane rozwinięte rzeczy będziemy mieli na to czas, to wszystko będzie na machinie 4. Zero. I na końcu mamy analitykę, która niestety jest dostępna dopiero w pakiecie Professional. Ty masz dostępną w BASIC analitykę poszczególnych sekwencji, która w mojej ocenie jest ok. Naprawdę. Wystarczy w zupełności. Masz tu opcję zarządzania tym. E-maile, taski, zobacz, wszystko tutaj po kolei jest. I teraz bardzo ważna rzecz. Bo można. Integration, proszę bardzo, HubSpot, my mamy zintegrowane. I teraz uwaga, 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 tu jest bardzo fajna opcja. Jak integrujesz się z Hubspotem, to można na przykład zobaczyć. Only Create Contacts in Hubspot if at certain stages. Bo tutaj masz pewne stage kontaktu, i w HubSpotie masz lit statusy. I to można zmeczować. I w momencie, kiedy kontakt Apollo. Stanie się zainteresowany, czyli odpowiedź na maila oznacza, że jest zainteresowany, robi się automatyczny. Pum! Czyli taki strzał, ten kontakt idzie do HubSpot'a i tam już rusza proces sprzedaży. Tam możesz zrobić y, automatyzację, że jak kontakt wpadnie z Apollo, jako zainteresowany, rusza proces sprzedaży, przyporządkowany jest do handlowca. Do konkretnego procesu i ruszamy. To są takie piękne rzeczy. No właśnie. Tylko to trzeba odpowiednio po prostu ustawić, poczytać, kiedy i co ma do tego Hubspota pójść. Jeżeli chodzi o Apollo, to wszystko. Zapraszam teraz na krótkie podsumowanie. Do zobaczenia. Apollo to jest bardzo ciekawa platforma do kompleksowego zarządzania prospectingiem, ale uwaga, okazuje się, że nie tylko, dlatego że pojawiają się tam już też opcja deals. Natomiast na prospectingu ja się koncentrowałem i uważam, że mimo wszystko ta platforma do tego jest. Bardzo ciekawie jest to podzielone, bo jest prospect and enrich, engage and win and close. I teraz Mamy tych prospektów, mamy to wyszukiwanie, więc zaczynamy. Numer jeden, wyszukiwanie jest naprawdę świetnie zrobione. Porównywałem to do konkurencji choćby do Snovio i no tutaj widać było, że Apollo sobie lepiej radziło, jeżeli chodzi o wyszukiwanie. Porównywałem to też do prospektora Pipedrive, no i tu też Apollo wygrywało. Więc mamy wyszukiwanie w oprogramowaniu, czy to firm, czy to kontaktów. Mamy Piękne połączenie z LinkedInem. Mamy wtyczkę do Linkedina, że możemy zaciągać te kontakty pięknie z Linkedina. I mamy połączenie z crm że możemy też prospektów z CRM-a ładować do Apollo. A potem, jak się nam pięknie zareagują na sekwencje, wracają nam do HubSpot'a do procesu sprzedaży. Super. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie, pięknie. Jeżeli chodzi o sekwencje, przyznam, że jak zaczynałem, to mówię: no tak, kolejny program do e-mail do sekwencji mailowych do cold mailingu. Otóż jakże się pomyliłem. To jest program, w którym możemy zrobić sekwencje prospectingowe. Możemy połączyć automatyczne maile z manualnymi z zadaniami, które mamy do zrobienia, z zadaniami związanymi z LinkedInem, z telefonami. Więc tu naprawdę, oczywiście te telefony są zarazem wadą też. Tutaj naprawdę można złożyć sekwencję kolejnych kroków w procesie prospectingu, czyli po prostu odzwierciedlić proces prospectingu. Super! I na koniec. Mamy do tego jeszcze meetingi, mamy jeszcze transkrypcję rozmów, mamy jeszcze deals i na koniec jeszcze mamy automatyzacje, które pozwalają nam to wykonywać same, jakie odpowiednio ustawimy. No i oczywiście raportowanie konkretnych kampanii. Więc w mojej ocenie, za 50 czy nawet 100 dolarów miesięcznie, to jest bardzo ciekawy kombajn do prospectingu trzeba go tylko odpowiednio wdrożyć, żeby był w stanie działać na odpowiednich obrotach. Jeżeli chodzi o zalety, bezsprzecznie prospektor jest jego zaletą. Połączenie z LinkedInem to jest druga zaleta. Łatwość i taka przejrzystość ustawień. Ja wszedłem ja w kilka dni tą platformę sobie ustawiłem i rozpocząłem działania. Numer 4 połączenie z LinkedInem, że ja mogę kliknąć, zobaczyć kto to jest na LinkedInie. Numer 5 integracja z CRM-em. To jest bezsprzecznie zaleta. Numer 6 zaletą jest automatyzacja. To, że ja nie muszę wszystkiego robić sam, że mogę te place y ustawić i będą się automatyzować. No i numer 7 Konkretne, dobre raportowanie każdej sekwencji, co w gruncie rzeczy nie jest niczym odkrywczym, ale naprawdę dobrze jest to zrobione i przejrzyście, nie ma przeładowania tymi raportami. Jeśli chodzi o wady, one też są. Wada numer jeden na pewno jest to, że. Yy, że, calls, czy, że telefony są tylko i wyłącznie US, czyli niestety nie ma możliwości dania polskiego numeru i, 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 i dzwonienia po prostu e, z Polski, więc to jest na pewno wada. Druga wada jest taka, że praktycznie w darmowym pakiecie ja no, w zasadzie prawie nic nie mogę, niestety. I trzecia wada jest taka, że analityka. Cała, którą pokazywałem na końcu, jest dopiero w pakiecie Professional. Czyli, pomimo tego, że mam płatny pakiet Basic, analitykę mam tylko i wyłącznie na sekwencjach. I to w gruncie rzeczy, w mojej ocenie, ja więcej wad tego oprogramowania na tym etapie nie znalazłem. Oczywiście, ja nie byłem w stanie pokazać, Przekroju wszystkiego, co jest w tym narzędziu i pokazać ci wszystkich możliwości. To było tylko przejście przez podstawową, taką kluczową funkcjonalność, ale mam nadzieję, że udało mi się to jakoś em, sensownie zrobić. Z mojej strony dzisiaj to wszystko, jeżeli chodzi o narzędzie. Na koniec tylko dodam, że cały czas jest w sprzedaży machina B2B 4.0, którą będę miał wielki zaszczyt prowadzić i tam przy przez cały dzień od A do Z będziemy budować całą machinę narzędzia IT, właśnie pozyskiwanie, prospecting, marketing, kwalifikacja, proces sprzedaży oraz account management to wszystko będziemy budować w narzędziach. Więc jeżeli takie wyzwanie jest przed Tobą, sprawdź pod tym filmem, jest link do machiny 4.0. Ona jeszcze przez na pewno kilka tygodni będzie w tej niższej cenie, potem też cena będzie rosnąć. Z mojej strony, to wszystko. Bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!